wędkarstwie wielką frajdę sprawia mi odwiedzanie zupełnie nowych miejsc, na których jeszcze nigdy nie miałem okazji wędkować. A jeżeli jeszcze żyją tu drapieżne ryby, tym lepiej, bo można rozkoszować się fantastycznymi widokami i przeżyć kolejną wędkarską przygodę. Cześć Rzesiu. Cześć proszę. No to opowiadaj, co to za woda, gdzie mnie dzisiaj zaprosiłeś. Są zatoczki, są trzciny, więc już jest bardzo dobrze pod kątem drapieżnika. Co to za woda? Jest to woda, która od lat przestała być wodą PZW. Jest to woda gminna. No i tutaj mówiłem bardzo często, będąc dzieckiem, z ojcem. Dzisiaj bez ojca, ale za to uzbrojeni po zęby pod kątem okonia, szczupaka z wielkimi nadziejami. I z ogromną ciekawością z mojej strony, bo tak jak mówiłem, jeszcze nigdy tutaj nie miałem okazji wędkować. Jestem przekonany, że będzie to pouczające spotkanie, zatem idziemy. Pouczające i niezwykle ekscytujące, bo tego typu łowiska potrafią skrywać w sobie naprawdę potężnej wielkości drapieżniki, by nie mówić o rekordowych rybach. Trudno dostępne łowisko to gwarancja, że nie ma tu zbyt dużej presji wędkarskiej. Jako że przed nami są podwodne łąki, miejsca idealne do tego, żeby poszukiwać tutaj szczupaka. Drobnica również jest, bo widać ją cały czas na powierzchni. To taka imitacja małej rybki. Miejmy nadzieję, że skusi jakiegoś zębatego zbója. Dziadostwo. Tu są fajne przynęty. Coś offsetowego by się przydało założyć. Początek dnia to oczywiście obławianie najbardziej typowych miejsc podwodnych łąk, a więc lokalizacji z dużą ilością podwodnej roślinności, wśród której na pewno czai się jakiś szczupak. Znajduje się tam również sporo jego naturalnego pokarmu, co pozwala na łatwiejsze namierzenie tego typu miejsc, ale niestety utrudnia wędkowanie, bo drobnica jest zdecydowanie bardziej atrakcyjnym celem dla szczupaka aniżeli nasze sztuczne przynęty. Na szczęście tych przynęt mamy pełne pudełka i z pewnością dobierzemy coś, co trafi w gusta lokalnych szczupaków. Jest ryba, mniej więcej tam, gdzie Piotrek w tym momencie rzucił, ale za Piotrkiem nie poszła. A nie, nie poszła. Pewnie. Nie poszła. Spróbujemy jeszcze raz. W powietrzu czuć już zbliżającą się jesień i jestem przekonany, że chłodne noce to także sygnał dla szczupaków, by powoli wyruszać na żer. Rześkie poranki i wschody słońca to idealny moment, by wyruszać nad wodę, rozkoszować się już być może nie tak intensywną zielenią, ale za to przygotowywać się na prawdziwy start sezonu na drapieżniki. Zobacz, stoi drobnica i stoi centralnie przy niej drapieżnik, duży drapieżnik. Zobaczcie, tutaj mamy taki dołeczek i tu zebrała się drobnica, a obok stoi drapieżnik i czatuje bezpośrednio na tą drobnicę. Spróbujemy go złowić. To super. Jak nie wierzysz w przynętę, to nie ma opcji, żeby coś zrobił. Takim sposobem fajnym do obławiania właśnie takich wód jak ta, czyli woda, której praktycznie nie znamy, gdzieś tam z pamięci oczywiście zostaje, ale warto podpłynąć pod trzciny i ułowić na wsady. Piotrek, co o tym myślisz, żeby się przesunąć w kierunku trzcin i obłowić cały ten brzeg? Bardzo dobry pomysł. Przy trzcinach zawsze jest szansa na jakiegoś choćby niewielkiego szczupaka, a potem zobaczymy, być może ta woda się otworzy. Jest tu jeszcze troszeczkę tej wody do opływania, więc jest nadzieja na to, że uda się namierzyć te ryby. Takie ładne rybki dochodzą, zanim się przestawimy, to jeszcze tu spróbuję coś wydłubać. Siedzi. Pierwsza ryba. Okoń? Są tam, tak?
No dobrze, ale to jest pierwsza rybka. Śmigaj. Mam nadzieję, że nie będziemy bazować dzisiaj tylko na takich. Trochę za mocno go pocałowałem. Dobra, to przestawimy się w tamto miejsce. Zawsze tam łowiłem duże okonie. Zresztą stamtąd mam moją życiówkę, przez której nie potrafiłem pobić przez lata w Polsce. 51 cm. Dopiero w zeszłym roku pobiłem na 52, ale to już na zupełnie innej wodzie. Także przestawmy się, a potem będziemy jechali na wsady tamten brzeg. O, i Piotruś, tutaj jest taki spadek. Za chwilkę będziemy go mieli od prawej i od lewej, taki dołeczek. I na tym dołeczku zawsze fajne okonie były. Pytanie, czy nadal są. Żaden z nas nie miał tu ani swoich miejsc, ani też ogromnej wiedzy na temat tego, jak obecnie układa się rybostan na tego typu łowisku, bo musicie ponownie czytać wodę, spróbować przechytrzyć te ryby, a kiedy już wasze pomysły odpłacą pięknymi braniami i końcowym sukcesem w postaci ryby na haczyku, wtedy dopiero można mówić o pełnej wędkarskiej satysfakcji. Grzesiu. A skąd ja ci wezmę podbierak, jak żeś się rozłożył? Grzesiu. Leciutko zapięty. A mówiłem, to chciałem stąd płynąć. Ładne, przepraszam. Gdzie ta ryba? Podbierak mam. Masz, podbierak się rozłożyłem. Ważne na łodzi jest mieć dobrego, teamowego partnera, który jest sprawny, gibki, szybki, ma te kocie ruchy. Daj. Ma ten spryt, sznyt do rozkładania podbieraka, do szybkiej reakcji, do walki razem z tobą. A teraz wam coś jeszcze... Następnym razem takiego zabiorę. A teraz wam jeszcze tylko szybko dołożę. I nie zbrójcie tak gum, bo wtedy nawet najlepszy podbierakowy nie pomoże. Proszę, proszę Piotrusiu, załóż sobie hak odpowiedni. Tu są takie specjalne haki, o właśnie te. Dobra. Zobaczcie, mam ostatnią gumę, tak zwany policjant. No ewidentnie robi to robotę, bo od razu było branie, ale ta guma już jest tak zniszczona, nie mam się gdzie już tutaj wbić. Mógłbym zastosować do zbrojki, ale tu jest bardzo, bardzo dużo roślinności. Ta guma jest całkowicie pocięta, ale póki nie odpadnie ogonek, to trzeba próbować i wierzyć, że jakiś szczupak jeszcze się na to skusi. Każda wymówka jest dobra, w tym jednak przypadku zawiniło nie zbrojenie, ale wędka, którą jako pierwszą chwyciłem do zestawu twitchowego. Jest ona zdecydowanie sztywniejsza, za sztywna. Gdy łowicie na pojedynczym haku na przynęty gumowe, wędzisko musi mieć odpowiednią pracę. Co tu jest grane? Przewodniku, gdzie jest dołek z okoniami? Jak to nie wiem? Człowieku, ja się dopiero tego uczę. Co ty się nie czepiasz? Jo, piernicze, to łowica ładna. Głównym naszym celem były szczupaki, ale nie ukrywam, że chętnie spotkałbym się tu również z pięknymi, dorodnymi okoniami. A miejsc, gdzie moglibyśmy się ich spodziewać, nie brakowało. Mówiłem. I to jest to. O, ty w życiu ładny. Spokojnie, powoli. Nie wyciągaj mu łba. Pod wodą go, nisko szczytówka. Czekaj. Nisko nie szczytówka. Za bardzo jak, wiesz? Nisko szczytówka. Ale złoty, piękny jest. Idzie. Dobrze. No, ładna ryba, stary. Ładna, ładna, no.
piękny, silny, naprawdę zdrowa, silna rybka. Odpocznie sobie teraz chwileczkę w podbieraku i wraca do swojego domku. Choć echo sonda wskazywała nam, że w miejscach wytypowanych przez nas na bytowanie okoni rzeczywiście roi się od ryby, to postanowiliśmy zaryzykować, poszukać jeszcze aktywnych szczupaków, chociaż słońce górowało nad wodą i nie były to warunki najłatwiejsze, ale upór wreszcie się opłacił. Przy tak wysokich temperaturach, około 30 stopni Celsjusza, nie wiem, co jest lepsze, złowić takiego pięknego szczupaka, czy schłodzić się w takiej orzeźwiającej wodzie. Dobra, już wiem, schłodzić się. Przejdź z rybą na drugą stronę łódki. Czekaj. Niech... Ja cię go podbiorę. Maluszek na zestaw okoniowy, bo miał być okoń, a tymczasem jest szczupak. Zobaczcie, cienki fluorokarbon, przynęta okoniowa i taki oto okołowymiarowy szczupaczek. Wraca do wody. Z minuty na minutę robiło się coraz goręcej i choć mieliśmy jeszcze ambicje wędkarskie, to coraz częściej, przynajmniej u mnie, w głowie pojawiał się pomysł, by odłożyć wędkę i skupić się na kąpieli w wodzie. Czas teraz wyciągnąć moją ulubioną wędkę. Ten kij wyciągnął tyle ryb, że to jest niesamowite. O, widzę tu jeszcze małe przetarcie. I co jakiś czas zawsze zjeżdżam o te kilka metrów, żeby pozbyć się wszystkich przetarć, które gdzieś tam mogą zawieść w najmniej oczekiwanym momencie. A to moja ulubiona przynęta, jeżeli chodzi o przynęty gumowe. A dlaczego? Bo jest to odmiana poprzedniej wersji, która była hybrydowa. Pół jej było plastikowe i te ogony były wymienne. Zresztą, o, się ściąga i zakłada się nowe w momencie, kiedy są już bardzo pogryzione przez ryby. A tu mamy typowo gumową wersję. Bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o szczupaki i naprawdę mega, mega fajnie to pracuje. Zerwij go. Ładniejszy. Ładniejszy od twojego. Nie zerwij go. Spokojnie. To jest bardzo delikatnie nisko, zapięty. Nisko. Gratuluję. Wyczekane, wypracowane, zasłużone. Piękny szczupak. Zadowolony jestem bardzo. Piękna, dzika ryba. No, a woda nie PZW. No to mamy jeden jeden, tak? Tak, ale mój większy. Ryby to nic. Najważniejsza jest przyjaźń, a przecież już się nie odzywał. Coś niesamowitego. Dzięki, kolego. Śmigaj. I do zobaczenia. Razem. Powiedzmy sobie to szczerze, Grzesiu poczuł prawdziwą presję tego dnia, musiał więc wznieść się nieco wyżej i wymyślić coś, co odwróci losy naszego spotkania
I także na końcu jego zestawu zamelduje się piękny, centkowany przyjaciel. I rzeczywiście, upór, konsekwencja popłaciły. Ostatnim miejscem, jakie będziemy obławiali, jest ten brzeg porośnięty drzewami, trzcinami. Dlaczego akurat tutaj? Bo wiatr zmienił kierunek, wieje w tę stronę, w stronę tego brzegu, automatycznie spychając drobnicę właśnie w tę stronę, w tym kierunku. A gdzie drobnica, tam również i szczupaki. Więc jeszcze dosłownie 40 minut obławiania tego brzegu i kończymy, bo temperatura myślę, że nie pozwoli nam dłużej wytrzymać na wodzie, ale i tak dzień już na pewno zaliczony na duży plus. Słońce w pewnym momencie było już nie do zniesienia. Pamiętajcie o tym, by zawsze mieć ze sobą butelkę chłodnej wody, a także koniecznie nakrycie głowy. W przeciwnym razie miły i przyjemny wypad na ryby może skończyć się nawet wizytą u lekarza bądź na szpitalnym oddziale ratunkowym. Wpłynęliśmy w taki kanał, który wydawałoby się, że jest płytki. Ja tu proszę, około 2 metrów. Miejsce też, gdzie mógłbym spodziewać się szczupaka, dlatego też Grześ tutaj wpłynął. Ale dzisiaj mimo wszystko jakaś ta aktywność tych ryb była na otwartej wodzie i pewnie z ciekawości obrzucimy to miejsce i po prostu uciekniemy na tę otwartą wodę w poszukiwaniu ryb. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo mamy tutaj 2 metry, ale to jest takie miejsce bardziej późno jesienne, kiedy ta drobnica gromadzi się już w takich rynnach i wtedy właśnie wchodzą tam szczupaki najczęściej. Dobili do brzegu. Dzień chyba możemy zaliczyć do udanych. Jak najbardziej. Piękne szczupaki, piękna wędkarska przygoda na fantastycznej wodzie. Czego chcieć więcej? No, może jeszcze dowiedzieć się, co jest dookoła, bo teraz zapraszam Państwa na krótką wycieczkę w piękną okolicę. Tobie dziękuję. Widzimy się ponownie na rybach, a Państwa zapraszam razem ze mną. Góra Świętej Anny to nie tylko miejsce pielgrzymek kultu religijnego, ale także miejsce historyczne, bo to właśnie tutaj w 1921 roku toczyły się walki z Freikorpsem w ramach III Powstania Śląskiego. A teraz przed nami kilkadziesiąt schodów, by dotrzeć na sam szczyt, do najważniejszego miejsca na Górze Świętej Anny. Klasztor franciszkański na Górze Świętej Anny to przede wszystkim figura Świętej Anny Samo III z XV wieku, ale to również stuletnie konfesjonały czy 40 kaplic kalwaryjnych. Wszystko to rokrocznie ściąga tu tysiące pielgrzymów z całej Polski i z całej Europy. Cześć Justynie. A cześć. Przygrzewa ostatnio słońce, więc nie spodziewam się dzisiaj fantastycznych wyników, jeżeli chodzi o grzybobranie. Ale w lasach, gdzie są brzozy, można już nazbierać i to dość dużo różnych gatunków koźlarzy. Ja ci dwa pokażę. Zabieramy koszyk, nożyk, dobre chęci i idziemy w las.
grzybiarzy, w lesie nie brakuje, grzybów też. Jest taki sezon, kiedy już tych grzybów zaczyna pojawiać się coraz więcej. Zresztą co rusz słyszymy spacery także z psami. A my dzisiaj skupiamy się na grzybach bardzo popularnych, bardzo pospolitych, rosnących dosłownie wszędzie. Piotrze, teraz pojawiło się dużo grzybów z racji takiej, że dość dolało. Przeszły burze i zrobiło się wilgotno, a to jest najważniejsze dla grzybów. Ja ci chciałem tutaj pokazać dwa koźlarze. Dwa gatunki koźlarzy, koźlarz babka i koźlarz czerwony. Tamten jeden jest jeszcze inny, pomarańczowo-żółty. Dlaczego one tutaj się pojawiły? Dlatego, że one są w symbiozie z brzozą. I właśnie te grzyby należy zbierać pod brzozami. My już ich parę razy omawiali, dużo nie będę mówił, bo grzybiarze ich doskonale znają, ale pokażę pewną jedną charakterystyczną różnicę. Na przykład wszystkie koźlarze, kiedyś grabowego my pokazywali, koźlarz pomarańczowo-żółty, koźlarz czerwony, koźlarz dębowy. I cię pokażę, zobacz, na tym jednym, który tu jest walony. One ciemnieją, po przecięciu, przełamaniu, robią się za chwilę takie granatowe, ciemnieją. Tutaj troszkę już jest podsuszony też, bo on był właśnie, leży. I te koźlarze po pewnym czasie, widzisz, o, zachodzą na taki właśnie delikatny, ciemno, później granatowy kolor. Natomiast koźlarz babka, tutaj jest, tutaj dwie są już takie starsze. Koźlarz babka jest takim grzybem, że po przecięciu zostaje biały, nie ciemnieje, czy kapelusz, czy coś. I często, wiesz co robią grzybiarze, jak suszą grzyby, to jego suszonego dokładają do suszu borowików. Robię dokładnie tak. Tak, bo jest też biały, ale wartość borowików jest większa. Często też bardzo mocno trzymają wilgoć i te rurki, gąbeczki nazywane popularnie, są aż nasiąknięte. Brzoza jest takim drzewem, gdzie ona właśnie dużo wody potrzebuje. I one w symbiozie z brzozą właśnie są. I może też i dlatego dużo właśnie tej wilgotności w sobie zawierają. Ale to nie koniec. Obiecałem ci, że kiedyś, jak myśmy robili odcinek, że przywiozę grzyby ze Słowacji, ciekawego, którego my jeszcze nie filmowali. I to jest ten. Chwyć tego do ręki. To jest bardzo ciekawy grzyb. Jest właśnie to ten grzyb, którego przywiozłem. Mogłem przywieźć, bo on nie jest chroniony na Słowacji, a w Polsce jest na ochronie częściowej i można go w Polsce też pozyskiwać, ale pod pewnymi warunkami. Co to za grzyb? Nazywał się siatko liść maczugowaty. W tej chwili siatko blaszek maczugowaty. Nowa nazwa. Grzyb bardzo ciekawy. Jak widzisz, ma takie jakby nie rurki, przepraszam, nie blaszki, tylko to są te listewki. I on należy do rodziny pieprznikowatych, kurek. Ja go przywiozłem spod Babiej Góry. Ale w Polsce nie jest dopuszczony do przetwórstwa i handlu. Nie, nie spotkałem się z taką właśnie wiadomością, żeby był dopuszczony. Także można go jeść, bo on jest smaczny. Coś a la kurki, pieprzniki. Także... Bardzo przyjemny aromat. Tak, tak, on bardzo ładnie pachnie. I wiesz, on też tu już troszkę jest, bo ja go wiozłem, to już taki wysuszony, ale czasami jest taki piękny fioletowy. I z góry, tu jest wyblakły już, ale widzisz te? Na przykład już takie fioletowawe. W koszyku widzę jeszcze jeden gatunek grzyba. Jest to bardzo ciekawy grzyb, który kiedyś, może z 10 lat wstecz, wywołał w Polsce sensację. Można powiedzieć, że taką małą aferkę. Ja ci go pokażę tutaj. Jest to ciekawe, ja go znalazłem na drzewie. To są nadrzewne grzyby. Nie są pasożytami, ale umieszczają się w zbutwiałych miejscach, gdzieś jak urwany konar czy coś. I tam w tych właśnie takim, tym już miękkim jakby tym podłożu umieszczają się. Jest to grzyb, który wyłącznie na drzewach liściastych. I on wtedy wywołał sensację w szpitalu. W szpitalu w Pile była afera, wyrósł na ścianie. Ciekawostka taka, że one zazwyczaj pojedynczo rosną, a tam wyrosły trzy. Trzy te grzyby i chyba cztery stacje telewizyjne do mnie właśnie pisały, żebym rozpoznał. Ja go znałem, dlatego że go w Międzybrodziu kiedyś znalazłem na drzewie, nad jeziorem. I to jest pochwak jedwabnikowy. Widzisz, i on wychodzi też z takiej pochwy. To czuj troszkę już jest takie rozmiękczone. Ja go w kozak na drzewie znalazłem, na lipie. I on właśnie na takich drzewach.
I jedwabnikowy tutaj jest jak jedwab. Natomiast jeżeli jest bardzo młody, taki jeszcze zdrowy, to tutaj takie frędzelki jedwabne wiszą. Natomiast drugi jego gatunek, pochwiak pochwiasty, jest grzybem dopuszczonym w Polsce do handlu i przetwórstwa. Dlaczego on się tam pojawił? Bo szpital mieścił się w parku. I tam widocznie na którymś drzew właśnie sobie wyrosły. I jak widzisz, one z początku są białe, ale później różowieją. To jest barwa zarodnika. Należą do tak zwanej rodziny łuskowców. Tutaj mam takiego małego też, na pniak rośnie, bardzo wcześnie na wiosnę. Natomiast ten, widzisz, on wysypuje te zarodniki. To są miliony zarodników. I ktoś mógł siedzieć na ławeczce, pod tym nasypało na niego, czy na ziemi były, na butach wniósł do szpitala, a też się sterylnie nie zamyka w szpitalu. Tylko wietrzy się, otwierając okna. I tam się stała taka pewna rzecz, że one potrzebowały wilgoci. I tam za tą właśnie deską, za tą listwą szła rura z wodą i ona pękła. I nawilgociła właśnie tą deskę i tam się właśnie utworzyła grzybnia, która wytworzyła właśnie te owocniki. Ta pani jakby poszła do kuchni, zrobiliby jej w panierce jak kotleta, bo to jest grzyb jadalny. Okazuje się więc, że wcale nie trzeba wyruszać do lasu z koszykami. Grzyby można znaleźć w domu, w piwnicy, w stodole czy też w szpitalu. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Żegnamy się również z Państwem, jednocześnie zapraszając na kolejny odcinek. Do zobaczenia.